Da aber jetzt zusammen tun wir. Nothing but an oil painting wrath in the cloth. A, wiem co tutaj jest. Dobra. Tutaj będą nam potrzebne te rubiny. Mam jednego, ale jeszcze muszę drugiego, po drugiego skoczyć. Więc może zróbmy to, dopóki pamiętam. Powinienem był pójść do, po tego rubina drugiego wcześniej, ale dobra. Potrzebujemy w takim razie zapalniczki. Tego klucza też zostawię, bo dlatego, że i wezmę ze sobą ten jeden rubin, żeby nie latać później znowu nie ten do pudła. Gdzie jest? Tutaj jest. Dobra. I mamy jeden slot na ten jeden rubin. Się wrócimy. I powinno być git, bo raczej niczego już nie znajdziemy nowego, bo po prostu zataczamy koło tam, gdzie już wcześniej byliśmy. Tam przynajmniej, gdzie widziałem to wszystko, co znalazłem, to znalazłem. By the way, czy wiecie, że za niedługo będą, kurde, ten zamknął PlayStation Store na PS3, PSP i Vicie? Oh my god. Ludzie mają wąty co do tego. Bo, oh my god, ja już nie będę mógł tam nic kupować, no nie? Ale kurwa, no ale do jasnej cholery, no to była tylko kwestia czasu, że jednak kiedyś, no, będą musieli wyłączyć te PlayStation Store na tych platformach, nie? Chociaż no, na Vicie jak na moje to o wiele za wcześnie, ale PSP i PS3, no dobra, niech już będzie. I to też nie dają żadnego tego kreski na to wszystko, co żeśmy tam pokupywali, no nie, no bo to, o ile dobrze słyszałem, to można to po prostu sobie ściągnąć, to wciąż będzie dostępne do ściągnięcia na nowo. Więc nie wiem, czemu kurwa ludzie tak psioczą strasznie na ten temat. No hej, ja kurde też mam parę cyfrowych gier na PS3, no nie? Ale hej, ja je trzymam na dysku twardym, bo wiem, że kiedyś będzie taka sytuacja, jak teraz jest, nie? Tak, tak, the title is Sacrifice in Hell. Zgotuję ci piekło. Zapalę ogień. Wypadło jego serce. Sprzedam na Allegro za 1 000 000 złotych. No i wracamy się. Gdzie ten klucz, który zdobyłem, mogę użyć? Chyba mam mniej więcej... Myślę, że wiem, ale nie wiem na 100%. Tam, gdzie po tej stronie tego komisariatu, tam, gdzie dużo tych zombiaków było, gdzie granatnikiem ich roztupcyłem, to tam zamknięte drzwi były. To chyba ten klucz będzie pasował do nich, ale nie pamiętam. Nie, to jest Diamond Key, nie? Diamond. Check. Tak, widziałem wcześniej, że diament, że tam można było tego użyć gdzieś, w tym, wiem gdzie, w tych w pokoju do przesłuchania, tam można było tego użyć, gdzieś tam, tak czy siak, więc w sumie no, kurde, dużo rzeczy jest do zwiedzenia, ja pierdziczę, no nie, trzeba to wszystko pamiętać. Mam nadzieję, że chociaż dobrze idę. Normalnie dobrze idę. Fajnie jest tak, kiedy komisariat jest pusty, nie ma żadnych skurwysynów, którzy chcą się zaczaić na twoje konwersy. Jej! Spokój, bo ich wszystkich zabiłem. Tak się pozbywa, kurwa, problemów. Tędy. No i tutaj, no i tutaj trzeba będzie te całe rubiny położyć i dostanie się za to chyba tableta. Nie, nie od Apple'a, takiego kamiennego tableta, którego dostaliśmy wcześniej. Chciałbym sobie tableta takiego darmowego sobie ogarnąć.
O nie, to jest połamany tablet. Mam nadzieję, że jeszcze jest na gwarancji. Dobra, więc tak, to mamy załatwione. To teraz pójdę właśnie po ten... tamten jeden, ten kurwa... Do pokoju przesłuchania tam, do pokoju, do, no tam pójdę. Ciebie zostawię, w sumie chyba zapalniczka nam się jeszcze nie przyda. Chyba raptem jeszcze chyba raz jej użyjemy i to będzie tyle. Wytrych jest o wiele bardziej pożyteczny, bo jak grając Leonem dostajemy tutaj zapalniczkę, a no jako Claire widać, że mamy wytrych, nie? Chociaż wytrych jest bardziej pożyteczny moim zdaniem. Więcej to, no, można wytrychem dostawać przedmioty, nie? A Leon do tych skrytek, gdzie Claire może użyć wytrychu, on potrzebuje małych kluczy. Ale Leon dostaje zwykle jakieś części do pistoletów, no nie? W przeciwieństwie do Claire. Chyba. Ale dobra, tam nieważne. Porównywanie jabłek z pomarańczami. Od razu mówię, że pomarańcze są lepsze. Chlałbym sok pomarańczowy hektolitrami. Po prostu lubię. A propos chlania hektolitrami, wezmę, napiję się herbatki. Ach. Już letnia się zrobiła. A tak to jest, jak gadasz, pierdolisz o wszystkim i o niczym. Kabelki. Może się przydadzą w pewnym momencie. Tablet! Z ptaszkiem wyryty. Wypierdzielaj! Jego nie warto nim sobie zaprzątać głowy, bo i tak tutaj chyba już więcej nie przyjdziemy, więc hej. Chwila. Jaki tam klucz był? Chyba nie ten diamentowy, który mam, więc... zamknięty. Klub. Jej, będzie impreza. Dobra, to tak. Dobra, te tablety mam. Tak? Co ja teraz powinienem zrobić? Chyba... A no tak, przecież jeszcze ten... tutaj... powinienem pójść. Ale muszę trochę, no... no, pozostawiać co nieco. Bo jednak, no, dużo shitu żeśmy znaleźli, nie? Może zapiszę jeszcze. Wezmę Inkribona i tutaj o w komisariacie ten, na... Tfu. No, jestem cały czas w komisariacie, ale chodzi mi o to, że zapiszę tutaj, tam gdzie ten, maszyna do pisania. Ty idziesz tu. I zrobimy tak. W sumie te kabelki, one aż tak bardzo przydatne nie są, bo w pewnym momencie będziemy mogli zamknąć okna. I mamy dwa miejsca do wyboru. Jedne z nich nie pamiętam, ale drugie to jest te, tam gdzie ten liker był. Bo w pewnym momencie napaleńcy przychodzą po moje konwersy po raz kolejny. Stawcie moje buty, sami sobie je kupcie. Czy tam może stópki wolą? Ja tam nie wiem. Kto tam rozumie działanie zombie? Najgorsze jest to, że trzeba, kurde, no... wrócić się do tej skrzyni tylko po to, żeby te inkribony schować. Tu. Potrzebuję jakiejś broni dodatkowej? Chyba nie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale no. Czy do tamtych drzwi jednak nie? Sercowy klucz będzie pasował. Nie wiem, zobaczymy. Jak nie będzie ten klucz, który mam, to można powiedzieć oficjalnie, że się zgubiłem i nie wiem, gdzie mam iść.
Chociaż nie, może się domyślę, gdzie powinienem iść, tylko musiałbym na mapę zerknąć. Jak na razie ani razu na mapę nie zerknąłem, oh my god. It's locked. Kurwa! Dobra! Gdzie ja jestem? O, chwila. Tam są jakieś drzwi, których nie... A, dobra, już wiem, gdzie mam iść. Okej. No i wszystko stało się jasne. Trzeba iść do biblioteki. Tam? Nie, tam przy tej bibliotece. Chyba, czekaj. Tam, gdzie pierwsze pudło żeśmy zobaczyli chyba. Czy drugie tam, pierwszy save point. No, tam trzeba pójść, bo tam były zamknięte drzwi. I... No i zobaczymy, co tam zobaczymy. Chwila, tam będzie dużo skurwysynów, więc wezmę granatnik na wszelki wypadek. Albo bowgun może. Chociaż nie, bowgun trochę ssie, nie lubię tej broni zbytnio. Już wolę ten z granatnikiem pójść. Znaczy no, bowgun jest ok, ale... ma słaby rozrzut na przeciwników. W sensie, że no... strzelasz w nich, a oni zbytnio nie robią kroku w tył. Chociaż chyba dużo zadaje obrażeń bowgun. Może bym na bossa jakiegoś wykorzystał. Chociaż nie wiem, rzadko używałem kuszy. Chociaż kusza zarąbista broń, tak no... in real life, szczerze mówiąc. Ogólnie strzelanie strzałami zarąbiste jest. Lubię to. Tutaj. Useless, wyrzucamy i tak. Okej, idziemy tędy. I let's go, motherfucker, jestem Rambo! Ha, wiedziałem! Get a load of this! Haha! Nie masz łba? Kurwa, znowu! Stawcie moje buty! Wiem, że są śliczne, ale no. Dobra, wiem, że tam jeszcze jeden gnojek się na mnie czyha. Poczekajmy sobie na niego. O! Kurde, znowu! Nawet przez tekstury przelaz. I słyszę, że jeszcze jeden jest gnój. A tam muszę pójść chyba. Ale jest bardzo mało miejsca. Więc... Dobra! Nie chce mi się ciebie kastrować, więc masz. No i po wszystkim. O, film. Nie, jednak nie musiałem tędy iść. Ups. Znaczy no, możemy go później wywołać, jak nie zapomnę. Bo no, to tylko no, to dokumenty, nie? To mało co się przydają tak naprawdę. O! Strzały! I lockpick. I dostałem za 4 gumy do rzucia. Kurwa, muszę iść. Detonator. Czaję. Znaczy no, wiem co to detonator, ale nie pamiętam totalnie, gdzie można go znaleźć. Tak czy siak trzeba trochę zostawić przedmiotów w pudle. C4. No, to będzie kurwa wybuchowe przyjęcie. Oki. Ty idziesz tu. W sumie nie mogę tutaj przecież wywołać ten film, nie? Zrobimy to. No. Ile dobrze pamiętam, to będzie jakaś fotka z zombimi. Dobra, dewelopuj je w takim razie. A nie. Co to jest? Łapa z okiem.
ma na nas oko. No. To by było na tyle, spierdalamy. Nara! Kurwa, zimno mi, z kocykiem sobie siedzę, mimo tego, że z 15 stopni Celsjusza na zewnątrz. Coś ze mną nie tak. Mapa. Nie, dobra, teraz trzeba iść tam tego kolesia zobaczyć, jak tam jego pizza się miewa. Pewnie wszystko zeżar! Gnojek jeden, chociaż hawajski i tak bym nie ruszył. Kto by ruszył hawajską? Kto by ruszył ananasa? Ja nie lubię ananasa. B. O, Marycha! To bym ruszył. Hell yeah. O, wait. Jeszcze najpierw rozejrzę się tutaj, o. Memo tu Leon. A, Leon! Jesteśmy tacy zadowoleni, że będziesz nowym policjantem. Zrobimy ci imprezę. Dziękuję, Jojo, za naboje. Czy tutaj Whole Horse był może? Nie Jojo. Oni by to raczej napierdalali z pięści w zombiaków. Dobra. Co tu się działo? Will Smith! Niestrawność! Tak to jest, jak zeżarłeś całą pizzę hawajską tylko i wyłącznie sam. Gnoju jeden, musisz odpowiedzieć za twoje grzechy. Za grzechy jedzenie pizzy hawajskiej. No. Do widzenia. Nawet nie zostawił ani kawałka dla... O, tu jest detonator, okej. Czyli już nie muszę się zastanawiać, gdzie on może być. Foto stand possibly a family photo. Czy to jest wszystko, co tutaj chciałem... Kurwa, kto do mnie dzwoni? Nie mogę teraz... O mój Boże, chwila, ZW. Bo się do mnie dobierają. And we are back! Do jasnej cholery, ten pierdzielony let's play, ta sesja nagraniowa, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Będzie tak kurde podzielone na części, że ja pierdził, jak ja się w tym odnajdę. Detonator, tak? Mam laga mózgu. Dobra. Już wiem, gdzie mam iść, w jaki sposób. Ile jeszcze kurde grania? Z pół godziny? No, myślę, że uda nam się przynajmniej dojść do końca komisariatu. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien na 100%. Czekaj, kurwa, gdzie ja mam iść? A, dobra, już wiem, gdzie ja mam iść. Yeah! Ja tu, kurde, się zastanawiam, co to będzie, kurde, za zdziwko, jak ludzie zobaczą. Oh my god! Przegambit replay! Odcinek nowy! Nie może być! Unsub za spam! Oki. W sumie jestem ciekaw, kto w ogóle pamięta ten kanał let's playowy. Nawet ja nie pamiętam o nim. Ale no, co zrobisz? Lecimy. Bombowo ich przywitamy tam. Czy ja muszę... Chwila. Nie ma nic do zdobycia? Nie. Dobra. Combine? Use. A! Kurde, tak mocno bomba wybuchła, że staliśmy się niewidzialni przez chwilę. Uroki emulacji, co zrobisz? Zaraz będę chyba kichał. Nie, chyba nie. Albo tak, albo nie. Zobaczymy później, jak to będzie. O! Waifu! Oh,
i Whip. Ja umiem otwierać drzwi, nie mogę być zombiakiem. That's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. Ja też się zastanawiam, co ona tu robi. I was told to look after her. But I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short. Ta zaraz, kurde, wstanie i cię zje, debilu jeden. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. No to zastrzel ją. Some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Herbatki się napije. Either by putting a bullet through her brain. Właśnie. Or by decapitating her completely. To też. Think that taxidermy used to be my hobby, but no longer. Please, I'd really like to be alone now. Okej, okay, dobra, kurde, jak sobie chcesz, ale ja waifu zabieram. Albo nie zabieram, bo ona przecież w zombie się zmieni. Sobie siedź, kurde. Miserable fuck. Tigris! A stuffed animal. Dobrze, że nie goły tygrys. Z Baramuskles. Kurwa. Creepy. Słyszałem kroki. I znowu kroki. I co teraz? Nintendo Switch, wcisnąłem go. Stój, bo ci wyrwę twoje łapy. Czemu wszyscy myślą, że jestem zombie? Zombie nie umieją drzwi otwierać, do jasnej cholery. Leon, come in. I found the girl and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Daj mi to, co nosisz tutaj. Sprzedam na Allegro. Then, what are you doing here? Wszystko bym sprzedał na Allegro. And told me to go to the police station because it was too dangerous. Może niekoniecznie na Allegro, ale bym sprzedał. I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here. To pedofil. Oh my god. Biedne małe dziewczynki. To Yanderedev! Come! Jesus fucking Christ. O! Takiego skarbu to jak najbardziej nie ten. Nie będę wybrzydzał. Okej. Okay. Tu. Cześć, tygrysie, nigdy już więcej się nie zobaczymy. Pospierdalam stąd. Okej, okay, to tak. No, ten spierniczył. O, coś nam zostawił. Jakiś klucz na pewno. No, właśnie zobaczyłem. Jak kurde! Klucz do jego serca! A jak kurde on mógł do jasnej cholery być takim debilem i zapomnieć o jakimś o kluczu po prostu. Bardziej dlatego, że on jest taki ogromny, ten klucz. Ale trudno. Dobra, to ta. Gdzie ten klucz do jego serca można użyć? Chyba wiem. Tam, gdzie wcześniej myślałem, że ten diamentowy klucz nam otworzy drzwi.
to my pójdziemy właśnie tam. Która godzina? 14:03. No, jeszcze jakieś pół godzinki. Myślę, że będzie jak najbardziej git. Myślę, że będziemy gdzieś tak od połowy do dwóch trzecich gry w ten sposób. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli. Rzadko cokolwiek idzie po mojej myśli, więc hej! Gdzie to trzeba było iść? Na dół. Na dół... Tak, na dół. Roar! I are climbing the ladders. Chciałbym zobaczyć film zatytułowany Godzilla kontra King Kong. Komu byście kibicowali, szczerze mówiąc? Ja bym oczywiście kibicował Godzilli, bo to best waifu. Ale no... King Kong to pierniczony simp, który wdrapał się na wieżę dla jakiejś labadziary, która chciała od niego spierdolić. No kurwa, jakim to przygrywem trzeba być? Na pewno jakby King Kong siedział na kasie, to i tamta baba by streamowała, to on by na pewno dużo donate'ów jej dał. Yeah, useless. Jebać ten klucz do serca, nie potrzebuję go. O, ale to nie jest useless. To jest very useful. Co oznacza po angielsku, że to jest bardzo pożyteczne. Właśnie i to jest drugie miejsce, w którym można użyć tych kabelków i nie jestem pewien, czy w ogóle będę potrzebował nawet, będę miał taką potrzebę, by te kabelki użyć, szczerze mówiąc. Nie ma nic? Locked Club. Nie, wydawało mi się, że zawsze tutaj jakieś ammo było. Ale jak nie ma, to nie ma. Łaski bez, kurwa. Idziemy do piwnicy rozkoszy. Piesek! Hau! Aport Azor! Zdech pies! Leżeć! No, widzicie, nauczyłem mojego pieska nowo spotkanego zajebistej sztuczki. Ja to kurde zarąbistym treserem psów bym był. Chwila. Koszyn, dobra, jeszcze nie jest źle. Dobra, może powinienem teraz użyć. O. Dobre pieski. Więc no, ja biorę 50 euro za godzinę nauki. Więc no, jak widzicie, moje lekcje są jak najbardziej skuteczne. Tak tylko powiem, nie?